Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Proste równanie y równa się 2 przez mx plus 1 jest prostopada do proste równanie y równa się minus 3 drugie x odjąć 1. Stąd wynika, że warunek na prostopadłość jest następujący. a1 razy a2 musi dać minus 1, czyli loczyn współczynników stojących przy x musi dawać minus 1. Ten warunek jest w tablicy. Czyli u nas 2 przez m razy minus 3 drugie musi dać minus 1. To liczymy sobie. 2 razy minus 3 to jest minus 6. M razy 2 to jest 2m równa się minus 1. Mnożymy przez mianownik, czyli przez 2m. Mamy minus 6 to jest minus 1 razy 2m, czyli minus 2m. Dzielimy sobie przez minus 2 stronami, czyli minus 6 minus 2 to jest m, czyli m to 3.